Kochanie? No? Co byś powiedział, gdybym cię otruła? No co byś powiedział? Nic. W ogóle? Zastanów się, kochanie. Gdybyś mnie otruła, to bym nie żył, prawda? Oczywiście. No widzisz, a umarli nie mówią. No tak. Ale gdyby mówili, to co byś powiedział? Nie wiem, jeszcze nigdy nie byłem w takiej sytuacji. No ale pomyśl, twoja kochająca cię żona znienacka truje cię cjankiem. I co ty na to? Gdybyś mnie otruła niechcący, powiedziałbym coś w rodzaju: nie martw się, kochanie, wiem, że nie chciałaś. Ale gdybym chciała, no, chciała i otruła, to co byś powiedział? Powiedziałbym, co o tobie myślę. Kochanie, no, a co ty właściwie o mnie myślisz? Wiesz przecież. Wiem i dlatego mam czasem ochotę cię zabić. Wiem, kochanie. Co dzisiaj w telewizji? To co zawsze. Wiesz, że mam czasem ochotę cię zabić i nie boisz się? Nie, bo wiem, że tego nie zrobisz. Dlaczego? Dlaczego? Bo no, ja to zrobię pierwszy. Aha. Słuchaj, skoro w telewizji nic nie ma, to może pójdziemy do kina. A ile razy mam ci powtarzać, że w kinie już byłam, jeszcze jako dziecko. Nigdy nie mówiłeś, że mnie otrujesz. Nie? To czymś się jakoś nie zgadało. Słuchaj, w takim razie chodźmy do teatru, chcesz? Oczywiście, ale ustaliliśmy, że pójdziemy jutro. No tak, wczoraj to ustaliliśmy. Wiem i dzisiaj to podtrzymuję, kochanie. Jutro pójdziemy do teatru. Powtarzasz to codziennie. Bo codziennie jutro jest jutro. Czy to moja wina? Kochanie, a dlaczego chciałbyś mnie otruć pierwszy? Bo gdybyś ty otruła mnie pierwsza, ja bym już nie mógł. Skoro byś nie żył, byłoby ci obojętne, czy mógłbyś, czy nie. Ale jeszcze żyję. A ja ledwo dziś żyję, miałam okropnie ciężki dzień. To połóż się, kochanie. Może drinka? Bardzo chętnie. O, to jak będziesz robiła sobie, zrobi dla mnie. Nie boisz się, że cię otruję odrobina cjanku i... Ja wiem, ale nie boję się. Po tym, co powiedziałam? Po tym, co zrobiłem. A co zrobiłeś? Dzisiaj w nocy włamałem się do twojej toaletki i zabrałem słoiczek z cjankiem. Kłamczu. Nie. Godzinę temu sprawdzałam. Słoiczek stoi tam, gdzie stał. Stoi, ale inny. To słoiczek z cukrem pudrem. Dlaczego to zrobiłeś? Wiesz, że nie używam w ogóle cukru, a cukru pudru to już nigdy. Ale ja lubię, a przecież zawartość słoiczka przygotowywałaś z myślą o mnie. A zawsze myślę przede wszystkim o tobie. I dlatego, jeśli jedno z nas umrze, nigdy więcej nie wyjdę za mąż. To miłe, ale możesz być pewna, że jeśli jedno z nas umrze, to na pewno nie ja. W każdym razie nie ja pierwszy. Kiedy pomyślę, że miałbym cię owdowić... Nie ma takiego słowa, kochanie. A w ogóle lepiej nie mówmy o naszych planach, bo zapeszymy. Dolać ci więcej whisky? Nie możesz dolać więcej, bo w szklance nie ma jeszcze ani kropli. Skoro w szklance nie ma nic, to mogę dolać więcej. Tylko mniej nie mogę, a więcej to zawsze więcej niż nic. Powiedzmy, ale w mojej szklance ciągle nie ma nic. Skąd wiesz? Po prostu widzę. Trzeba mieć znakomity wzrok, żeby widzieć nic. Myślę, że nic... Nawet pod mikroskopem nie widać. A ty widzisz nic gołym okiem. Pleciesz bzdury, kochanie. Pozwól, że ja naleję. No. Prozit. A votr santé. Aha, właśnie. Zupełnie bym zapomniał. Jak będzie po francusku la 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 la? La 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 la. Tak, tłumaczę tekst piosenki i utknąłem na tym cholernym la 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 la. To będzie... No? Chwileczkę. A z jakiego tłumaczysz? Z greckiego. To skąd mogę wiedzieć? Przecież nie znam greckiego. Ale znasz świetnie francuski. I co z tego? Nie wystarczy znajomość języka, na który się tłumaczy. Trzeba również znać język, z którego tłumaczymy. Jeśli chcesz wiedzieć... Nie chcę to... wiedzieć. O! Co? Spodziewasz się dziecka? A jaki dzisiaj dzień? Piątek. A to nie. Dziecko przychodzi w poniedziałek. No zaraz. W takim razie kto to może być? Czy ja wiem? Może tapicer? Jaki tapicer? Nie wiem jaki, przecież nie widać go przez drzwi. Mówiłem, że w drzwiach powinien być Judasz? Gdyby był, moglibyśmy zobaczyć. Tapicera nie widziałeś? Ale dzwoni. No, zresztą wcale nie jest pewne, że to tapicer. Równie dobrze może być listonosz. Listonosz bzdura. Listonosz był tydzień temu i dał wszystkie listy, które miał dla nas, no. To po co by dzisiaj przychodził? To już naprawdę nie wiem, kto to może być. Może sekser. Kto to? Sekser? Człowiek, tak, który określa płeć kurcząt. To się spóźnił. Z naszego kurczaka zostało już tylko utko, a niemożliwe chyba, żeby po utku w dodatku panierowanym... Zaraz, zastanów się, kochanie. Co? Po co określać płeć kurczaka usmażonego? Właśnie tak się zastanawiam. Nie, sekser określa płeć kurczaków jednodniowych. A po co? Żeby wiedzieć. No jeśli na przykład zadzwoni kogut i zapyta, co się wykluło, kurka czy kogucik? Słuchaj, to może kogut do nas dzwoni. Możliwe. Ale nieprawdopodobne. Dlaczego? Bo teraz kurczaki się nie wylęgają. A, w takim razie nie mam pojęcia, kto to może być. Ja też. I to co? Może jednak otworzymy?
Ja bym dawno otworzyła, tylko myślałam, że ty nie chcesz. A ja myślałam, że ty nie chcesz. Głuptasie, wiesz, że zawsze chcę. Ja też. No to nie mogłeś wcześniej powiedzieć. Ty nie mówiłaś, to i ja nie mówiłem. Ależ z ciebie dzieciuch. No chodź, chodź, pocałuj swoją starą żonę. Kochanie. Ależ wali ci serce, posłuchaj. Rzeczywiście. Ale przyłóż sobie ucho do piersi. Do swojej głuptasie, słyszysz? Wali jak młot. No, słuchaj. A może coś mi jest, jeżeli dosypałaś mi czegoś do drinka? Zwariowałeś, kochanie? Czego mogłam ci dosypać, skoro zabrałeś mi cyjanek? No. No, nie jestem chyba idiotką, żeby do whisky dosypywać cukru pudru. Nie wiem, nie wiem. No, ale wali coraz mocniej, posłuchaj. Przecież to do drzwi. Od razu tak pomyślałem. Ale ty każdego byś skołowała. Słyszałaś kiedyś, żeby komu tak waliło serce? Kiedyś biło ci jeszcze głośniej, nie pamiętasz? Nie. Kazałeś mi wtedy dzwonić po pogotowie. A no tak, bo też mnie wtedy skołowałaś. Zbudziłaś mnie w środku nocy. Kochanie, strasznie ci bije serce. Nie jesteś chory? Bo byłam pewna, że coś ci się stało. Tak, chciałabyś, ale nic z tego, kochanie. Okazało się, że to zegar u sąsiadów bił 12. A teraz znowu, no. Słyszysz? Już nie wali. To jak mogę słyszeć, skoro nie wali? Przestało. Rzeczywiście, nic nie słychać. Kochanie, co ci jest? Okropnie zbladłeś. Bo. Jeżeli jednak to było serce, najpierw waliło, a teraz zupełnie ucichło. Przyłóż ucho do piersi. Do mojej! Bije? Bije. Nie mylisz się? Może to znowu ten przeklęty zegar? Wtedy się pomyliłaś? To i teraz możesz. Kto cię tam wie? No szalałeś, kochanie. Czy nie rozumiesz, że jeżeli przestało mi bić serce... Ale nie przestało. To dlaczego zbladłem? Bo się przeraziłeś. Każdy by się przeraził, gdyby nagle przestało mu bić serce... Ale tobie nie przestało. Aha, czyli nie miałem powodu do przerażenia, tak? Oczywiście, że nie. Aha, a jednak zbladłem, sama powiedziałaś. Czyli musi być jakiś inny powód. Ale zrozum, kochanie. Nie, kochanie. Nikt bez powodu nagle nie blednie. Coś mi jest, jeżeli dosypałaś mi czegoś do drinka. Mówiłam już, że nie, bo nie miałam czego. A ty byś kiedyś co, kiedy miała? Miałabym, zawsze byłby w domu cyjanek, gdybyś nie myszkował w mojej toaletce. Nie myszkowałbym w twojej toaletce, gdybyś nie chomikowała w niej cyjanku. Gdybym nie chomikowała cyjanku w swojej toaletce i wpadłby w twoje ręce, to rzeczywiście nie miałabym szans zostać wdową. Nie martw się, kochanie. I tak nie zostaniesz wdową. Mówiłem, że zabrałem ci cyjanek. Zupełnie niepotrzebnie. Sama bym ci dała. To wszystko było dla ciebie. Cały słoiczek dla mnie. Oczywiście, głuptasku, a dla kogóżby? Mnie osobiście cyjanek szkodzi. Też tak myślałem, ale pomyliłem się niestety. Uważasz, że cyjanek by mi nie zaszkodził? Wiem, że ci nie zaszkodził. Jak to się mówi, złego, to diabli nie wezmą. Ale nie gniewaj się, kochanie, ale bredzisz. Cyjanek dla wszystkich jest bardzo niezdrowy. Dla wszystkich, tak, oprócz ciebie. Dlaczego tak myślisz? Bo od rana do tej pory zjadłaś już połowę tego cyjanku, który ukradłem ci w nocy. Łyżeczkę dodałem do jajecznicy na śniadanie, dwie łyżeczki do zupy, trzy łyżki stołowe. Albo to powinno wystarczyć, rzeczywiście. Też tak myślałem. No, może popełniłeś jakiś błąd, ale jaki? A gdybym wiedział jaki. A może... Ale nie, to niemożliwe. Co takiego? Mów. Przyszło mi do głowy, że może ten facet, który skombinował mi cyjanek, może zrobił mnie w konia. Jak to, kochanie? No normalnie, konia. Może zamiast cyjanku dał mi jakiś cukier puder albo coś w tym rodzaju. No, to... A wziął od ciebie jak za cyjanek. Oczywiście! To drań, że też na takich kary nie ma. Ale poczekaj, kochanie, już ja się z nim porachuję. Kiedy widzisz... Nie, tylko go nie broń. Nie dość, że ze mnie zrobił idiotę, który truje własną żonę cukrem pudrem, to denerwuj jeszcze... się, kochanie, bo... Bo, nie broń go. Z ciebie też zrobił idiotkę. Och. Dał ci cukier puder, a wziął forsę jak za cyjanek. Tak, ale ja mu zapłaciłam pieniędzmi fałszywymi. Nie. Tak, sama je malowałam własnoręcznie. Naprawdę? Jak cię kocham. Kochanie, jesteś wspaniała. I co byś teraz powiedział, gdybyś mnie otruł? Chyba palnąłbym sobie w łeb. Przecież żona z takim fachem w ręku to prawdziwy skarb. Mimo, że pieniądze nieprawdziwe. Pieniądze, kochanie, szczęścia nie dają. Najważniejsze, żeby ludzie naprawdę się kochali, tak jak my. Może to ten facet, może nie chciał mnie oszukać, tylko pomylił się i teraz przyniósł mi prawdziwy cyjanek. Kochanie? No? Co byś powiedział, gdybym cię jednak otruła? Spodziewasz się dziecka? A jaki dzisiaj dzień? Niedziela. Ach, to nie. Dziecko przychodzi w poniedziałki. W takim razie
Kto to może być? Czy ja wiem? Może ten facet, który zamiast cjanku sprzedał mi przez omyłkę cukier puder. A nie mówiłem, że w drzwiach powinien być Judasz? Gdyby był, moglibyśmy teraz zobaczyć. Nie widziałeś faceta, który zamiast cjanku sprzedaje komuś cukier puder? Nie bardzo. A zresztą wcale nie jest pewne, czy to on. Równie dobrze może być kto inny. Ale równie dobrze może być on i niewykluczone, że ma cjanek. Kochani, ale po co nam już cjanek? Nigdy nie wiadomo, co, kiedy i do czego się...